gościem MedExpressu jest pan dr Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, Szpital Wolski. Witam panie doktorze. W ciągu 4 lat był pan osobą, która dopuszczała badania kliniczne. Blisko 1600 badań klinicznych przeszło przez pana ręce i dlatego chciałabym skorzystać z pana doświadczenia i porozmawiać o tym, jak pan ocenia obecnie stosowany przez AOTM sposób oceny efektywności terapii onkologicznych. Czy uważa pan, że ten system, który my tutaj mamy, jest optymalny? Z oceną produktów leczniczych przed podjęciem decyzji refundacyjnej jest trochę tak jak z zakupem samochodu. Mamy różne parametry, mamy zużycie paliwa, drogę hamowania, przyspieszenie i tak dalej. Tak samo jest z lekami. Otóż leki są oceniane tak naprawdę w badaniach klinicznych. Te badania kliniczne są niezwykle istotne, ponieważ one wpływają na cały proces dopuszczenia do obrotu, jak również procedurę decyzji refundacyjnej. Jeżeli chodzi o podejście AOTM-u, to w mojej opinii pozwolę sobie użyć skandalicznego określenia, że jest trochę kostyczne, ponieważ wydaje mi się, że inaczej oceniano w badaniach klinicznych leki w wieku 20 czy w wieku 19. Natomiast wiek XXI wymusza troszeczkę szersze spojrzenie. Wiadomo, że każde badanie kliniczne musi być ocenione w tak zwanych punktach bezwzględnych, oczywiście stosowanych we wszystkich badaniach klinicznych. Tych punktów bezwzględnych jest wiele. Ja chciałbym dzisiaj w czasie naszej rozmowy poruszyć dwa, to jest OS, czyli przeżycie całkowite, i PFS, czyli pomiar wydłużenia czasu do progresji choroby. Zwłaszcza, że ten pierwszy kryterium, tak, o którym pan doktor wspomniał, wymóg wykazania w czasie badania klinicznego tego kryterium całkowitych przeżyć pacjentów, no jest taki wątpliwy, prawda, i nie zawsze możliwy do zastosowania. Tak, bo dzisiaj nasza technologia z zakresu wytwarzania nowoczesnych cząsteczek poszła niezwykle naprzód i dzisiaj nie mamy jednego leku na całe życie, tylko mamy jeden lek nie tylko dla jednego chorego, ale również na jeden z etapów leczenia tego chorego. I jeżeli mówimy o pomiarze przeżycia całkowitego, to musimy pamiętać, że na przeżycie pacjenta w danej jednostce chorobowej składa się niezwykle dużo czynników. To nie jest tak, że podajemy jeden cudowny lek, tylko w reklamach u specjalistów od marketingu leki są mądre i cudowne. My pacjenta leczymy wieloma lekami i terapie jakby wcześniejsze lub terapie późniejsze lub te i te wpływają na przeżycie całkowite. W związku z tym, oceniając nowe cząsteczki przed wprowadzeniem ich do refundacji, myślę, że warto byłoby się pochylić również nad PFS-em jako punktem końcowym badania klinicznego, nie tylko nad OS-em. Ja będę używał skrótów. Czyli opóźnienie progresji choroby. Ten tak, oczywiście być... czytelnicy MedExpressu są fachowcami i doskonale wiedzą, o czym mówię. Europejska Agencja Leków również zwróciła na to uwagę, bo zaproponowali połączenie jakby punktu końcowego OS z punktem końcowym PFS w postaci PFS-2, ponieważ doszli do wniosku, że jest po pierwsze nieetyczne przedłużanie badania klinicznego w przypadku cząsteczek dobrze rokujących, no bo pacjent żyje, prawda? Więc trudno codziennie pukać do sali szpitalnej i sprawdzać, czy jeszcze żyje. Jest to okropne. Mówię to sam jako pacjent onkologiczny. Z drugiej strony często pojawiają się fantastyczne produkty lecznicze, które
jakby wymagają szybkiego wdrożenia. Natomiast wyczekiwanie na zmierzenie tego punktu OS jest bardzo dużym wydłużeniem. I czym to skutkuje? No, jeżeli ludzie nie mają dostępu do dobrych leków, no to konsekwencją tego jest no niestety okrutno, że żyją krócej. W związku z tym coś trzeba zrobić. Panie doktorze, właśnie może byśmy sprecyzowali tę kwestię w taki oto sposób. Gdyby pan doktor powiedział, w jakich przypadkach należałoby zdecydowanie uznać, że opóźnienie progresji choroby, czyli ten istotny czynnik, jest wartościowym punktem końcowym badania klinicznego. Pomiar opóźnienia progresji choroby jest bardzo cennym takim biomarkerem badania klinicznego w sytuacjach, kiedy zaczyna się choroba nowotworowa. Choroba nowotworowa postępuje powoli. Choroba nowotworowa jest leczona przy wykorzystaniu immunoterapii. To są takie trzy elementy w mojej opinii, które niezwykle są istotne dla wyboru PFS-u, a jakby no nie odrzuceniu, ale jakby odłożeniu na czas późniejszy OS-u. Natomiast jeżeli mamy choroby nowotworowe, które są niezwykle dynamiczne i ten GUS rośnie na przykład strasznie szybko, mówię oczywiście o tych chorobach, które są związane z guzami litymi, ale nie tylko, to wtedy przeżycie całkowite ma znaczenie. Poza tym, jak już wspomniałem, jeżeli mamy jeden lek, jedną terapię, OS jak najbardziej, natomiast jeżeli mamy wiele różnych terapii i wiele różnych linii leczenia, to wtedy pomiar OS-u jest pomiarem jakby wszystkiego razem, a nie odnosi się do jednego leku, natomiast PFS odnosi się do konkretnego produktu leczniczego w konkretnym badaniu klinicznym. Panie doktorze, pan wspomniał o tym, że pana perspektywa to nie tylko perspektywa fachowca, farmakologa klinicznego, ale także pacjenta i już częściowo pan o tym mówił, ale wydaje mi się, że potrzebna jest, jak to wygląda z perspektywy właśnie pacjenta, potrzebna jest dyskusja na ten temat, dyskusja o tym, jakie wartości, jakie optymalne sposoby powinniśmy stosować przy ocenie leku, bo już pan powiedział, że ten system, który mamy teraz w Polsce, jest skostniały. Jak z perspektywy pacjenta ta dyskusja powinna wyglądać, bo bez wątpienia powinna się rozpocząć? Wydaje mi się, że należy dyskutować w szerszym gronie. To znaczy, z jednej strony powinni być regulatorzy, czyli w tym przypadku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powinien być w to zaangażowany silnie resort zdrowia, no bo tam są podejmowane ostateczne decyzje. Trzecią grupą to powinny być te osoby, które prowadzą badania kliniczne i mają doświadczenie w analizie badań klinicznych, ponieważ one mają szeroki pogląd z wielu różnych sytuacji klinicznych. No i czwarta grupa to na pewno pacjenci, z tym, że też pacjenci muszą się jakby edukować, przygotowywać. Powiedziałbym, że piątą grupą, która jest jakby stoi troszeczkę na uboczu, ale też wymaga jakby modyfikacji w swojej aktywności, to są komisje bioetyczne, ponieważ te komisje bioetyczne są bardzo różne w Polsce i jakby wydaje mi się, że byłoby dobrze, żeby uczestniczyły, członkowie tych komisji uczestniczyli w różnych dyskusjach związanych z badaniami klinicznymi, bo to jest jakby procedura edukacyjna dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem, mało tego, odpowiadają za przed społeczeństwem za podejmowane decyzje. I jeszcze jedna kwestia, to wydaje mi się, panie doktorze, że to uznanie opóźnienia progresji choroby jako wartościowego punktu końcowego badania klinicznego ma związek z tym, że zmienia się profil pacjenta. Pacjenci chorujący onkologicznie to ludzie bardzo często aktywni w średnim wieku, nie starsi, jak zwykliśmy myśleć, więc jakby taka skuteczność tego leczenia i szybki dostęp do tych nowych terapii jest szczególnie istotna właśnie w związku ze zmianą profilu pacjenta.
pacjenta? Mówimy studentom, że nowotwór staje się schorzeniem przewlekłym. Tak jest. No ale jakby ustawodawstwo i to wszystko, co się dzieje w naszym państwie, nie nadąża za tym bardzo szczytnym hasłem, bo czasami obserwując jakby efektywność Agencji Oceny Technologii Medycznych i podejmowane decyzje, to odnoszę być może niesprawiedliwe wrażenie, że traktują nowotwór jako karę boską za grzechy i nie warto pomagać takim pacjentom, bo już im nic nie pomoże. Ja reprezentuję absolutnie inny pogląd. Uważam, że postęp nauki jest ogromny i trzeba ten postęp nauki wykorzystywać, bo jest zbrodnią niekorzystanie z tego, co nauka przynosi. I w związku z tym wydaje mi się, że powinno się z urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za nasze życie i zdrowie, również rozmawiać i również ich edukować we wszystkich tych etapach. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.